Witam serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj Fakty. Szanowni Państwo, jakiś czas temu omawialiśmy kwestie związane z umieszczaniem w warstwie cyfrowej dowodów osobistych danych biometrycznych w postaci odcisków palców. I w nawiązaniu do tego materiału zadała nam pytanie pani Ewa, która pisze o takiej sytuacji, że skończył się termin ważności dowodu osobistego, dane właściciela nie uległy zmianom. Pytanie, czy jest możliwość niewyrażenia zgody na pobranie danych biometrycznych w postaci właśnie tych odcisków palców ze względu na przekonania religijne? No i co za tym idzie wyrobienia nowego dowodu osobistego bez tej formy cyfrowej właśnie ze względu na przekonania religijne? Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za ciekawe pytanie. Będziemy się poruszali w zawsze interesującym obszarze praw i wolności konstytucyjnych. Ja przedstawię tutaj stan prawny i pewną dostępną, przynajmniej potencjalnie, procedurę, którą jest złożenie skargi konstytucyjnej. Natomiast ponieważ ja nie jestem religioznawcą, to nie będę się raczej odnosił do zasadności takiej odmowy z punktu widzenia doktryn religijnych. To musiałoby być ocenione z uwzględnieniem jakiejś dogłębnej wiedzy na temat zasad tego wyznania, które tu wchodziłoby w grę. Aczkolwiek króciutko powiem, gdzie widzę słabości takiego podejścia i skąd moja rezerwa pewnie do szans na skuteczną odmowę w tej sytuacji. Oczywiście generalnie, tak jak już wcześniej wskazywaliśmy, w tym momencie nie ma takiej możliwości. Przepisy ustawy o dowodach osobistych nie przewidują możliwości odmowy wyrażenia zgody na pobranie odcisków palców. Dowód bez tego nie zostanie wydany. Brak dowodu osobistego jest wykroczeniem. Polskie prawo, przede wszystkim tutaj musielibyśmy mówić o konstytucji, nie przewiduje jakiejś ogólnej możliwości odmowy wykonywania obowiązków publiczno-prawnych ze względów religijnych czy moralnych. Szczególna regulacja dotyczy jedynie służby wojskowej. Zgodnie z artykułem 85 ust. 3 Konstytucji, obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie. Ta regulacja ma swoją genezę w odmowach odbywania służby wojskowej jeszcze w czasach PRL-u. To dotyczyło przede wszystkim świadków Jehowy. Na tym tle pojawiały się różne konflikty, ale oczywiście historycznie różne wspólnoty religijne miały w swej doktrynie takie pacyfistyczne postawy. Można tu przywoływać wczesnych chrześcijan czy Żydów w czasach Cesarstwa Rzymskiego, radykalne wspólnoty protestanckie, w tym również Arian w XVI-wiecznej Polsce. I taka możliwość została wprowadzona po 1989 roku odmowy służby zasadniczej i zamiany jej na służbę zastępczą, potwierdzona w Konstytucji z 1997 roku. Natomiast ma ona dzisiaj, można powiedzieć, stosunkowo niewielkie praktyczne znaczenie w sytuacji, kiedy ta służba od dawna nie jest obowiązkowa. Pewnie byłoby zupełnie inaczej, gdyby była obowiązkowa. Wtedy mielibyśmy z pewnością bogate orzecznictwo i piśmiennictwo w tym zakresie, co i w jakiej sytuacji można uznać za właśnie poglądy religijne i moralne, które uzasadniają taką odmowę. Natomiast z tego względu, że nie jest ta służba obowiązkowa, to ta kwestia ma praktyczne znaczenie niewielkie. Natomiast w innych obszarach obowiązków publicznych takiej regulacji podobnej nie ma. Natomiast mamy oczywiście konstytucyjną zasadę wolności wyznania. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Ta wolność obejmuje możliwość przyjmowania, wyznawania religii, uzewnętrzniania jej indywidualnie lub z innymi. Jest szczegółowo to opisane w artykule 53 Konstytucji. Nie będę tego omawiał. I zgodnie z artykułem 79 ust. 1 Konstytucji, każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, przysługuje możliwość złożenia tzw. skargi konstytucyjnej. Jest to szczególna, jedyna sytuacja, kiedy sąd konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny orzeka w pewnym sensie w sprawie indywidualnej, bo standardowo sąd konstytucyjny orzeka w sprawie zgodności przepisów ustaw czy umów międzynarodowych z konstytucją. Nie robi tego w związku z jakąś konkretną sytuacją konkretnego obywatela.
Tutaj też będzie orzekał o niezgodności jakiegoś przepisu czy aktu prawnego z konstytucją, ale na kanwie konkretnego przypadku. W takiej skardze konstytucyjnej należy wskazać kwestionowany przepis ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego jakiś sąd czy organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o określonych w konstytucji wolnościach lub prawach. No, czyli to mógłby być właśnie ten przepis, który nakazuje pobranie odcisków palców do dowodu osobistego. Druga sprawa, wskazanie, która konstytucyjna wolność lub prawo skarżonego i w jaki sposób zostały naruszone, czyli wskazanie tego wzorca konstytucyjnego, którym mogłaby być właśnie wolność wyznania czy sumienia w tym przypadku. No i uzasadnienie zarzutu niezgodności kwestionowanego przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego ze wskazaną konstytucyjną wolnością lub prawem skarżącego wraz z powołaniem argumentów lub dowodów na jej poparcie. No i tu oczywiście w tej kwestii uzasadnienia no można powiedzieć, że wydaje się, że osoba powołująca się na przekonania religijne powinna je wywodzić z jakiejś doktryny określonej religii pod kątem zgodności z tą doktryną. Należałoby oceniać jej motywację. Zapewne to powinien być jakiś istotny element doktryny religijnej. No ale tu można sobie różne sytuacje wyobrażać, zadawać pytania. Czy można na przykład powołać się na przekonania religijne nie w odniesieniu do jakiegoś konkretnej religii związku wyznaniowego, no ale w odniesieniu do jakiejś doktryny religijnej budowanej sobie samodzielnie przez daną osobę. No podobnie no, można byłoby tu wskazać, że można się powołać przecież nie tylko na kwestie religijne, ale też jakieś inne zasady moralne, no, wywodzące się z przekonań niezwiązanych z religią, na przykład ze względu na jakieś poglądy pacyfistyczne. No to, co ważne, skargę konstytucyjną w imieniu skarżącego może sporządzić i wnieść wyłącznie profesjonalny pełnomocnik procesowy, adwokat lub radca prawny, no ale to jest standard w takich sytuacjach, tak samo jest w przypadku skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Skargę konstytucyjną wnosi się po wyczerpaniu przez skarżącego drogi prawnej, czyli skorzystaniu ze wszystkich zwykłych środków zaskarżenia, drogi administracyjnej, sądowej. Czyli musimy mieć prawomocny wyrok, ostateczną decyzję lub inne rozstrzygnięcie. Na przykład mogłaby to być decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego. Zgodnie z artykułem 32 ustawy o dowodach osobistych odmawia się wydania dowodu osobistego w przypadku, gdy fotografia nie spełnia wymogów lub gdy wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy. No więc w przypadku takiej decyzji administracyjnej po wyczerpaniu wszelkich środków zaskarżenia administracyjnych i sądowych można by było z taką skargą konstytucyjną wystąpić, no lub w przypadku na przykład nałożenia na obywatela kary grzywny czy kary ograniczenia wolności, uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze. No i w efekcie takiej skutecznie złożonej skargi konstytucyjnej sąd konstytucyjny może orzec o niezgodności takiego przepisu z konstytucją, określić moment utraty jego mocy obowiązującej. To może być czasem od razu, czasem może dać jakiś czas ustawodawcy na dostosowanie prawa do wyroku, no i wtedy taki obowiązek może z polskiego prawa no, zniknąć. Natomiast jak wskazywałem wcześniej, ja nie jestem religioznawcą, nie potrafię tutaj dokonać oceny merytorycznej, nie jest to moja rola tego, czy rzeczywiście z jakiegoś wyznania można wyprowadzić jakąś zasadę doktrynalną, z której by taka możliwość odmowy przekazania odcisków palców wypływała. Natomiast no, moja pewna rezerwa i wątpliwość wynika przede wszystkim z dwóch kwestii. Po pierwsze, ta regulacja wprowadzona do polskiego prawa i istniejąca też w prawie unijnym jest spójna z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Ja zadałem sobie trochę trudu, żeby
Odnaleźć ten dokument normatywny, to jest dokument 9309 Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, gdzie co prawda fakultatywnie, ale przewiduje się możliwość umieszczania odcisków palców w dokumentach, na podstawie których jest weryfikowana tożsamość osób latających. No i jest to organizacja, ta Organizacja Lotnictwa Cywilnego, w której są praktycznie wszystkie państwa świata, łącznie z takimi jak Korea Północna, Afganistan, Iran, o bardzo różnych religiach. Więc jeśli ten problem w ramach tej organizacji nie wypłynął, no to mam pewną wątpliwość, na ile on jest poważny w świetle różnych religii wyznawanych w tych państwach należących do Organizacji Lotnictwa Cywilnego, a jak mówiłem, no to są praktycznie prawie wszystkie państwa świata, tak jak w Organizacji Narodów Zjednoczonych. No, druga kwestia jest taka, że tu będziemy mieli konflikt z innymi wartościami i tu będzie kwestia wyważenia pomiędzy swobodą czy wolnością wyznania, a na przykład takimi wartościami jak bezpieczeństwo publiczne, i tu będzie należało wyważyć, czy ta wolność wyznania w odniesieniu do pobrania odcisków palców jest wartością, która może przeważyć nad taką wartością związaną właśnie z bezpieczeństwem publicznym. No, można byłoby przecież w takiej sytuacji również podnosić, że taka osoba na podstawie swoich poglądów religijnych mogłaby odmawiać pobrania odcisku palców w ramach jakiegoś śledztwa czy dochodzenia w sprawie karnej. No tu oczywiście można było pewnie argumentować, że w przypadku śledztwa te wartości związane z bezpieczeństwem przeważałyby nad wartościami związanymi z wolnością wyznania, a w przypadku jedynie pobrania tego na potrzeby dowodu osobistego niekoniecznie. No ale jednak zawsze byłaby to kwestia wyważenia między tymi wartościami i właśnie. Trudno mi tutaj dokonać merytorycznej oceny, ale proszę być świadomym tego, że takie kwestie musiałyby być brane pod uwagę w ramach takiej ewentualnej, potencjalnej procedury związanej ze skargą konstytucyjną. Bo podsumowując, jak wskazywałem, to jest w mojej opinii na ten moment jedyna ścieżka, którą można byłoby próbować podjąć celem zweryfikowania, czy dochodzenia takiej możliwości, o jakiej tutaj pani pisała i o jaką pytała. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do usłyszenia.